Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z 5. sezonu Minecrafta na modach z Safe Mode. Dzisiaj jest taki bardziej specjalny odcinek, specjalny może nie, po prostu nie planowałem dzisiaj wrzucić jeszcze jednego odcinka z Minecrafta, jak widzicie on jest w takiej dziwnej porze, bo 12-13 godziny jakoś tego powinienem wrzucić, bo nagrywam go około godziny 6. Obiecałem po prostu kilku osobom wczoraj na Dynmapce, że jednak oprócz tego Findemista, co macie z samego rana, dostaniecie jeszcze jedną wersję Minecrafta, gdy zajmiemy się już niej tym naszym przepalaniem, naszym tworzeniem mater fabrykatora, czyli tym, co właśnie jest najważniejsze. Dobra, tutaj widzicie, produkowałem troszeczkę chromu, żeby go było już więcej w systemie. Teraz naszą rudę Tungstate Ore trzeba wrzucić do pieca, żeby stworzyć z tego, bodajże chyba dusta z tego otrzymamy. Później tylko dusta trzeba dać do Industrial Furneya i kolejno już będziemy mogli robić z niego plate i inne takie pierdółki. Dobra, chroma my stricte chyba nie potrzebujemy. Potrzebujemy bardziej chyba... Czekajcie, tylko muszę teraz kuchnąć nowy na recepturkę pod Matter Fabrikator, żebym się nie pomylił z czymś tam, co trzeba wykonać. To chcemy uzyskać. Ale z tej drugiej recepty, czyli będziemy robili Elite Circuit Board. Tak, czy jednak zrobimy te recepturki. Czekajcie, zaraz zobaczymy, co dla mnie byłoby prostsze. To wokoło mamy, to bez problemu. To tungsten zdobędziemy. Kwestia, czy tutaj tego tungsten możemy wykorzystać. Tu jest platinium, a platinium uzyskujemy z takiej rudy. Wiecie co? Jednak chyba dla mnie teraz będzie chyba prostsza ta recepturka, dlatego na niej się skupię. Jedynie co będę potrzebował... O, tutaj te kontrol można użyć. Ten kontrol ja chyba mam, ja mam crafting pod nie. Robimy sobie 20 ich. I dobra. Mater fabrikator, jak cię? Wystarczy taką jedną receptę tylko wykonać, jak sami widzicie, więc problemu większego nie powinno być. To jednak wrzucę do systemu, tego nie będę potrzebował. Tungsten chyba nam się już przeorało, tak dokładnie. Teraz musimy to przepalić. Ja potrzebuję dwie sztuki, dosłownie dwie sztuki. Dlatego ustawię do przepalania 4, może 6, góra 6, więcej wydaje mi się, że będzie mi niepotrzebne. Więc dobra, w takim razie lecimy do Industrial Place Furnace. Yeah! Wszyscy są happy po prostu. Tak. Dobra, temperatura już jest odpowiednia, żeby to przepalić. Tak? Czy nie? Nie jest odpowiednia. Jest za mała. Ej, ja to zwiększałem ostatnio. Czy to zwiększenie jest tylko tymczasowe z tego wynika? Potrzebujemy heatingi, te co ostatnio miałem. Myślałem, że jak go zamontuję, a może go nie montowałem tutaj, tylko na testowym świecie to robiłem. Może to było jednak na testowym. Chromy, potrzebujemy 3 chromy. 3. Potrzebujemy teraz aluminium. Czy mam jakieś przepalone? Mam. Pięknie. 3 sztuki. I refired iron. Też 3 sztuki. Ok, teraz to wszystko do rolling machine, czyli tutaj z boku, za to ścianko dosłownie je mamy. I stworzymy sobie tego heatinga i zwiększymy temperaturę na naszym industrialu. To ściągnijmy, czyli kładziemy to w tak i chrom. Ok, pięknie, ładnie. Teraz taką zasilanie jakieś. Oba, są deski. Już się bałem, że to nie będzie w ogóle żadnego zasilania. Dobra, ja to wykonam. I spotkamy się dalej. Dobra, mamy już je wykonane. Teraz prawy myszki na nasz piecyk i powinna się zwiększyć temperatura. Jak widzicie, jest 2200. Klikamy prawy myszki. Co weszło? Nie weszło. Jeszcze raz. Z shiftem. Z altem. Ja to jakoś wepchałem na testowym. Ale też się chwilę z tym właśnie męczyłem, bo nie wiedziałem właśnie, jak to wrzucić. Czekajcie, może jeszcze raz zejdźmy w dół. Od dołu może to podepnijmy. Z shiftem się nie da, jak widzicie sami. Ej, o co, come on. Kurde, tutaj się męczyłem się ostatnio z tym. To są dokładnie te, co ja potrzebuję. Wezmę jedną sztukę. Że się też tutaj jakieś problemy właśnie były z włożeniem tego. A, jojku, jak ja tego nie lubię. Jak ja tego nie lubię. Tutaj nie da się, tutaj nie da się. Więc ja to będę testował, jak to wrzucić. Aj, za chwilkę się spotkamy w takim razie. Masakra jakaś.
Dobra, problem rozwiązany w sposób banalny, jak to się mówi. Czyli nie potrzebujemy trzech, a czyli jednego do polepszenia tego, prawda, tych właśnie hit coili, tylko cztery są potrzebne. Ja miałem trzy przy sobie, dlatego one nie chciały tutaj wejść. Dorobiłem jeszcze jedną trójeczkę, jak widzicie, wrzuciłem, zostały mi teraz dwa na zbyciu. Wrzucimy z potem do układu i dobra, więc to już nam będzie przepalało. Wrzućmy, sprawdźmy. Uwaga, uwaga. Aha, wyłączyłem zasilanie, bo ja się że bawiłem cały czas z tym. Okej, okay. Jak widzicie, przepala. Dobra, to chyba olbrzymią energię to będzie zżerało. Chociaż nie, nie jest źle, wam powiem. Przepala się, energia stoi w miejscu, bo jest jeszcze podpięta do systemu. Dlatego też rzucimy tutaj do przepalania 5 sztuk. 5 sztuk, cześć, jak z tą energią? Wyrobi się? Ona wyrobi się chyba, tak mi się wydaje. Więc rzucę 9. Będziemy mieli dyszkę wtedy przepaloną. To na spokojnie na jakiś tam czas wystarczy. I przydałoby się nam zrobić tamten system rozbudować. Tam mamy w powietrzu. Tu się dołożyć nowe tesserakty. Chyba, że w ogóle przebudujemy cały układ pod Buildcrafta. Buildcraft miałby tą zaletę, że nie miałby tam ograniczeń odnośnie przesyłu. Jednakże mógłby być problem odnośnie gromadzenia tych surowców w naszym magazynowy, a czyli naszej akumulatorowni. Dlatego na razie może to zostawimy. A, jeszcze jedna rzecz. Żeby tamto wykonać, potrzebujemy jeszcze iridium plate'y. Ich nie mamy. Mamy samo iridium. Przepraszam was. Dlatego musimy tworzyć iridium plate. Iridium plate tworzymy właśnie na podstawie iridium alloy ingot, do którego potrzebujemy takie surowce. W tym industrialnego diamoncika. I to już samo w sobie stwarza nam troszeczkę problemów. Diamentów industrialnych mam, wow! Nawet nie wiedziałem, że mam diamenty industrialne. Ej, no to już jest spoko. Jak tak, to nie ma żadnego problemu z tym. A, my jak to się przepala? Kurde, jak to się wolno robi. Masakra jakaś. Będę musiał to chyba ustawić sobie większą ilość, tylko zapewnić tylko stały dopływ energii, żeby to się wykonywało, bo naprawdę masakryja, tyle wam powiem. Okej, okay, jeszcze QR trzeba przełożyć. Fakt, mi się nie chce tego QR przekładać za każdym razem. Dobra. Tutaj to pójdzie do zrobienia na plejty. Z tego iridium może wrzucimy więcej pod plejty, bo to nam się przyda zawsze. Jeszcze ósemeczkę tutaj wrzućmy. Dobra. Może wykonamy sobie bucik, spodenki jeszcze z iridium. Nie byłoby takie głupie, tak żebym szybciej przynajmniej biegał. Co by na to? Jestem za. Dobra, teraz alojki. Tak, i to chyba musiało iść do rolling machine. I tak czy siak musimy tam jeszcze biegnąć. Wiecie co? Poczekajmy chwilę i wykonam tego razu większą ilość. Diamenty jeszcze dwa wezmę ze sobą. W takim razie iridiumy wezmę wszystkie i aloje wezmę jeszcze 8 ze sobą. Ok, więc ja to przetworzę do iridium plate'ów. Recepturkę tam mieliście pokazano przed chwilą, więc cięcie! Dobra, jak już mamy nasze iridium alloy, wkładamy je do kompresora. Dobrze mówię? Czy źle mówię? Bredzę, jakieś głupoty. Czekajcie, szybki kukłem oczywiście na recepturkę, czyli może nie szybki, bo ten crafting się tak wykonał, znaczy ta podpowiedź innej i tak się długo otwiera, że masakra. To jest po prostu dużo receptur, ona po prostu głupieje po jakimś czasie, nie wie dokładnie o co nam chodzi. Nie, przepraszam, no przecież po to stworzyliśmy naszą eksplodującą maszynkę, którą tam mamy, którą utworzyłem dwa razy, jak pamiętacie pewnie, bo raz zapomniałem jej zakryć i jak deszcz padał, to ona nam się zniszczyła. Wiem o tym, masakra to była. Ach, byłem po prostu happy z tego powodu, naprawdę, wieście mi. Dobra, to wrzucamy środka i teraz potrzebujemy nasze TNT. Jest pod to recepturka, te potrzebujemy, staka wykonamy, damy radę? No damy radę, przecież co to dla nas. Dobra, ja tu będę systematycznie to wkładał, żeby to już się nam wykonywało. Ósemkę to potrzebuję, dobra. TNT. Industrialków, no tutaj wrzucimy kilka. TNT. No mi się ta struga przycięła. Mówiliście mi tam, że ten problem z tą recepturką może być z tego powodu, że gdzieś brakuje energii. 6 sekundy nawet. Ale ja wam powiem, że wszędzie jest dopływ energii. Nasze centrum do przepalania, które mamy tam z tyłu za mną, tam o, umiejscowione. Ono ma pod spodem postawione MMF, które jest zawsze pełne. Tym bardziej, że teraz jest ładowanie ustawione z naszych wiatraków, więc na pewno tam jest energia i zawsze tam była. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego to może nam nie działać poprawnie. Jak tutaj to wykonywanie? Dobra, będą 4 sztuki. Poziom energii jeszcze się utrzymuje, więc
spokojnie to sobie pracuję, niech kolejne te wejdą. Może chyba zmniejszymy o 2, żeby tylko 4 jeszcze były do wykonania, bo jak wiecie, jeśli zabraknie mi energii w Industrial Blaze Furnace, to system się zablokuje, będzie zjadał całą energię, która do niego dojdzie, a nic nie wyprodukuje. To jest po prostu głupota, szczerze mówiąc. System się zacina i czeka, znaczy i pobiera energię, jakby mógł cały czas ją pobierać. Bez sens. Dobra, z tego potrzebujemy ingoty. Plejty, przepraszam, tego potrzebujemy plejty. I teraz potrzebujemy cyrkuty. Nie, cyrkuty mamy. Potrzebujemy wykonać sobie... Czekajcie, wiecie co? Wyjdę od strony Mater Fabrikatora jednak. To potrzebujemy. La Patron Crystal wykonać sobie. Jednakże nie to, tylko kontrolę tutaj zamontuję. One są tańsze, prawda? Nie wykonamy tego jakąś większą ilość. Damy radę. O, co się przycięło? Dobra, jakiś problem był dziwny. Wrzućmy to w układ, żeby to już było. Tutaj sobie leżało grzecznie, ładnie i czekało na nas. Wykonamy sobie więcej tych kontroli, bo one są lepsze po prostu. Lepsze, tańsze są. Dlatego po co mamy korzystać z tamtych drogich? Dobra, podpowiedzmy, co tutaj już mamy. Brakuje nam tak jednego Advancera, chociaż Advancer chyba jest. Tylko bym go po prostu nie wziął. Nie, nie ma, faktycznie nie ma. Dwie sztuki wykonamy w takim razie. Po środku idzie Iridium. I czekamy, że tylko na te dwie sztuki. Jeden już jest, zaraz przyjdzie drugi. Będziemy mieli Mater Fabrikator, prawie że. Dobra, to mamy. Teraz, z tego co mi się wydaje, to chyba już jest wszyściutko. Resztę itemów mamy już skraftowanych i czeka na połączenie. Dlatego wreszcie nadeszła ta wiekopomna chwila i będziemy mieli Mater Fabrikatora. Tak, pod niego będzie trzeba tylko stworzyć jeszcze odpowiednie jakieś miejsce, gdzie będziemy w stanie dostarczać mu olbrzymie ilości energii. Ale to zaraz się tym zajmiemy. Nie, to było od góry. Tu, tak, to recepturę znam na pamięć, bo tyle razy się ją wykonywało. Okej, okay, Mater Fabrikator. Dziękujemy ślicznie. Jest to, co chcieliśmy wykonać. Hip, hip, hura! Ta! Dobra, teraz potrzebujemy znaleźć miejsce, gdzie to zamontujemy. Oczywiście standardowo w tych okolicach to będzie stało. Przecież tutaj ten teren cały poświęcimy na Mater Fabrikator, gdyż on będzie potrzebował wbrew pozorom dosyć sporo miejsca. Dlaczego? Gdyż będzie musiał stworzyć jeszcze system pod jego pracę. Wróćmy razie do systemu, żeby go nie stracić, w razie czego. Tutaj będzie przejście dalej, więc raz, dwa, trzy, tak? Tak, trzy te. Więc ja tu może naszkicuję tą drogę, tak żeby później Tofik, czy tam Harden, bo Tofika chyba jeszcze nie będzie, on dopiero wraca... Tofik wraca pierwszego, chyba tak mi się wydaje. Bo on do Irlandii wyleciał. Ci, którzy nie wiedzą, prawda, to was informuję. Teraz tak o. Po środku będzie Mater Fabrikator, jako ten najważniejszy. Czyli tu, tu, tu. Tu będzie Mater Fabrikator. I potrzebujemy tutaj dużo miejsca zostawić po bokach. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy, cztery po bokach. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tutaj ścianka kolejna by szła. W takim razie. Może mi powiedzieć, że to jest strasznie dużo terenu, chcę zostawić na ten Mater Fabrikator, ale ja chcę tutaj dosyć sporo energii mu dostarczać. Dlatego taka przestrzeń mi będzie potrzebna. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tutaj zamykamy. I ten calutki teren muszę teraz dać koblem. Standardowo cobblestone. Dobra, pomieszczenie jest umiejscowione, jeszcze ozdobiłem, wszystko pięknie, ładnie, patrzcie, patrzcie, jak mi to pięknie po prostu wyszło. Ładny budyneczek, przynajmniej mam okranienie, to co Harden zrobił. Hej, 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 tak będę chamski. Nie no, żartuję oczywiście. Dobra, Mater Fabrikator, połóżmy teraz go na swoim honorowym miejscu, czyli tutaj, w tym oto miejscu, tutaj, o. Kładziemy go, pięknie, ładnie. Teraz tak, o, go już mamy umiejscowionego, teraz tak, o, on chyba, z tego co mi się wydaje, przyjmuje energię tak. Do 8000 może do niego przyjść energii, więc naprawdę jest bardzo dużo, więc nie musimy tutaj się zbytnio martwić o prąd, jaki tutaj będzie do niego szedł. Teraz tak, możemy stworzyć to na kilka sposobów. Możemy dać tutaj mnóstwo tesseractów różnego typu i doprowadzić po prostu jak najwięcej prądu do niego. Jest to zawsze jakieś wyjście. Pamiętaj, że jeden kabel uniwersalny może przesyłać do 500 EU na tick.
I tą właściwość będę chciał wykorzystać, tworząc 5 tesseractów połączonych razem i to będzie pierwsze źródło zasilania. Czemu używam słowa pierwsze źródło? Otóż źródeł zasilających będzie dużo, uwierzcie mi. Ich będzie bardzo dużo, elektrum nie mamy. Ja zamawiałem je, nie wiem dlaczego to się nie udało. Zamówmy jeszcze raz i zamówmy jeszcze raz te. Wiecie, żeby były oba, wtedy zawsze nie będzie jakiegoś większego problemu. I zobaczmy od razu w system, co tam się dzieje. Tam jakaś recepturka jest, która co chwilę system zapycha, a ja cały czas o niej zapominam. Tutaj jak widzicie, mamy te solarki postawione. Też postawimy ich więcej, tego farmę ich też postawimy. I też ustawimy je do tesseracta, tego naszego głównego. Dobra, gdzie to będzie? To będzie pięknie musiało się macerować, nic nie ma w maceratorze. Tutaj... Oj, coś się nie otwiera, GUI, jest lagozaur. Z tego wynika, nie, też nic nie ma. Do piecy nic nie poszło. Więc zobaczmy tego w system. Gold. Gold jest, ale wiecie, co mi się wydaje, że one są ustawione do autoniszczenia, dlatego też nic się nam nie wykonuje. Gold jest ustawione w tamtej maszynce, żeby wszystko, co się wyprodukuje z złota, poleciało prosto do przepalenia, czy do przerobienia na sztabki. I to będzie teraz szkopu dla nas, żeby go rozwiązać. Bo tak o, my tego golda potrzebujemy dla siebie, a nie żeby on nam po prostu gdzieś się zniszczył czy coś. A on chyba jest tutaj ustawiony. Tak, jest gold i dlatego jego nie widzę w układzie. Dlatego też odpinamy układ, na chwilę oczywiście. I trzeba wyprodukować dużo tych elektriumów. Czyli tego, jak najbardziej się tylko da, trzeba go, jego wyprodukować. Teraz wydaje mi się, że ten gold powinien iść do maceratora i powinien się niszczyć i powinno nam się z tego produkować elektrium. Dusty. Zaraz zobaczymy, czy tak się dzieje. Więc co, ja to wszystko zweryfikuję. Elektrium, coś się robi? Nie, już się robi, dobra, więc jest w porządku. Tylko, że ja jeszcze wrzucę więcej golda do macerowania. Tu mamy maceratory, są maceratory. Gold. 3-4 staki. To jest ustawiony gold, żeby szedł w dół. Tutaj nie, ale do pieca. Nie, to jest piec. Tutaj jest ustawiony gold. Jest ustawiony gold. Odepniemy go. I wrzućmy tutaj golda do macerowania w takim razie. Tylko tutaj przydałoby się jeszcze overclocki. Bo ich tutaj na pewno nie ma. Nie, też nie ma. Dobra. Więc czekamy na elektriumy, żeby zrobić ich duży zapas, bo tamte sobie będę musiał zaraz uruchomić też z goldem. No właśnie, co już ustawiłem, to mamy kilka elektrum więcej już w układzie naszym. Dlatego też wykonamy sobie teraz tesserakty wreszcie. Aj, tesseraktu mi zabrakło. Ej, ale powinienem jeszcze mieć ich kilka. Czekajcie, w takim razie może wykonamy te puste. Mam nadzieję, że mamy jeszcze surowce. Nie mamy surowców. Hardened glass teraz nie posiadamy. Aj, sztuka na hardened glass jest skopana. Dlatego też nie będę się na nią patrzył. Zobaczę tego, co potrzebowaliśmy do niej. Obsydian. Zmacerowany obsydian. Właśnie, mamy takie coś w ogóle w układzie? Jest obsydian zmacerowany. On był przy liczniku chyba 2 do 1, czyli 2 obsydianu z tego, co mi się kojarzy. 2 obsydianu, 1 lid. Dobra. Więc tak też weźmiemy w takim samym przeliczniku. Czyli weźmiemy sobie lidu. 32 plus 20, czyli 52 sztuki. Dobra, i tą ilość wrzucimy do stworzenia hardened glass. Wykonamy jeszcze jednego tesseracta i polecimy już prosto naszego mater fabrykatora i będziemy się dalej nim bawili. Ja, hip hip hula. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Teraz tak, podepniemy, tak jak powiedziałem, te nasze tesseracty. One będą umiejscowione w ziemi. Tutaj 5 sztuk, dokładnie 5 sztuk będzie umiejscowany. Kurczaczki, muszę to przełożyć wszystko do EQ, bo sobie system nie radzi. No to w ogóle on wyleciał, tak. Tak, to jest po prostu logika Minecrafta. Minecraft ma logikę taką, że poklękajcie narody. Okej, okay. Ustawiamy teraz mater fabrykator, tylko i wyłącznie przyjmuje energię. Jak teraz sami się domyślacie, będę musiał odpiąć tam te inne maszyny, chociaż wiem, że ta energia, co tam z góry wysyłam i tak czy siak tych 5, które tutaj teraz będę montował, się może nie zmieścić. Dlatego póki co zostawię, ale z tą myślą, że trzeba się szykować z tym, że tamte stracą swoje źródło energii. Dobra, kolejne. Mam nadzieję, że ten sposób przesyłania zapewni mi maksymalny przesył, czyli skoro nawet to jest jedna frekwencja, to jak wszystkie będą do niej podpięte urządzenia, to i tak czy siak da mi to maksymalny przepływ.
Dobra, teraz trzeba zamontować uniwersalne kable. Są. Nie mogę ich po prostu zlokalizować. Wszystko podłączone razem. Każdy ma ustawione tylko i wyłącznie przyjmowanie energii, tak? Czekajcie, czy na pewno. Tutaj jest w porządku, tutaj również, dobrze. Podepnijmy tą energię do maty fabryki, która się kurczę boję. Mruga, że działa. Tutaj się ładuje, jak widzicie, z dołu jest pasek ładowania. Teraz jak on do swojej produkcji, prócz stałego dopływu energii, będzie potrzebował jeszcze jakiegoś surowca do przetwarzania. Jest ich są różne surowce. Czekajcie, czy mam gdzieś tutaj podpowiedź? Nie mam. Poczekajcie sekundeczkę, ja znajdę tylko, jakie surowce tu możemy stosować i zaraz wam dokładnie je omówię. Okej, okay, już jestem z powrotem. Więc tak o, jest kilka. Najprostsze są oczywiście skrapy, które mają ratio 3%, więc na pewno bardzo są wydajne. Ale są też o wiele lepsze, na przykład plutonium. Właśnie, jak się wykonuje plutonium? Bo on ma bardzo fajny, przyjemny przelicznik. Aha, to jest to. Ok, plutonium jest efektem ubocznym macerowania uranium. Teoretycznie też powinien mieć w systemie plutonium. Tak, jest plutonium nawet, popatrzcie. Mam przelicznik 1200. Więc naprawdę bardzo fajny. Czyli 12 do 1 ma przelicznik. No, przyjemny, przyjemny. Dalej mamy uranium, dusty, więc też fajna sprawa, że jest uranium. Ja uranium dostałem od cholerki. Później mamy diamenty. Wiecie co, ja myślałem, że wykorzystam z tego sobie diamenty, ale jednak zmieniam zdanie. Diament dusta nie będę tylko wykorzystywał, tylko uranium. Czyli stąd zabiorę, tak widzicie, tutaj chciałem diamentów rzucić do maceratora. Olbrzymią wartość, ale uznałem, że to warto zrobić. Jednakże teraz, po wejściu na stronę, już zmieniłem zdanie. Polecam wam wszystkim bardzo serdecznie wejść sobie na wiki, zanim coś zrobicie i kuknijcie sobie, co się najbardziej opłaca. Uranium. 6 do 1 przelicznik 600. Masakra, masakra. Przelicznik 600. Dobra. Uranium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Test. Wrzucamy całość. I tu mamy procent wykonania naszego skrapu. Jak widzicie, ta energia, co tutaj mamy pozyskiwaną, jest taka malusieńka, że produkcja skrapów jest prawie że znikoma. Tak, dosłownie znikoma. Teraz taką. Ustawimy sobie z góry hopera, który będzie nam służył do wrzucania naszego uranium. Teraz tak o, z dołu musimy się podpiąć do systemu, żeby wypompowywać wszelkie już skrapy, znaczy wszelkie umater, które już wyprodukujemy. Więc też podpinamy się w tamtą stronę, tam mamy najbliższy system logistyczny, do którego możemy się przypiąć. O, jeszcze jedną klatkę w dół muszę pójść w takim razie. I to będzie chyba najlepsze wyjście. Tak, podepniemy się do tego naszego systemu już gotowego, żeby wiecie, żeby nie ciągnąć kabla, nie wiadomo jak daleko, jak długo, bo to są oczywiście koszty, w które nie chcę za bardzo popadać, chyba że mam możliwość podpięcia się właśnie do tego kabelka. Mamy to. Chyba importerów nam jeszcze brakuje, a zaraz je wykonam, to nie jest taki wielki koszt. Dobra, i teraz tutaj importer. Mam eksporter, importer nie mam. Importer w układzie jakiś jest? O, popatrzcie, jak fajnie. Nawet są importery. Więc wrzucimy je teraz tutaj w to miejsce. Aj, nie tak. Ponieważ trzeba kliknąć na blok tutaj. Ok, więc wypompowywanie surowców też już jest zrobione. Więc nasz materiał fabrykator będzie pracował tutaj bez przerwy 24h na dobę. Czy święta, czy nie. Zawsze będzie tutaj, on tutaj nam produkował. Ale jak mówiłem, to źródło zasilania jest zdecydowanie za małe. Po to mam jeszcze te strony, trzy, co mi pozostały. Z każdej strony będę przesyłał mu jakiś tam rodzaj energii, z tego on będzie korzystał. Czyli tak o, kolejne źródło energii, które możemy korzystać, to będzie para. Czyli wykorzystamy sobie przesyłanie pary. Ale w tym celu potrzebuję jakieś źródło produkcji pary. Możemy wykorzystać sobie coal coki, gdyż jak widzicie, spokojnie się to wyrabia. Tutaj korzystamy niby z tego do rozpalania tego boilera, ale to spokojnie nam wystarczyłoby do uruchomienia jeszcze jednego z boku boilerika. Więc w takim razie to zrobimy. Czyli bierzemy sobie teraz, jak to się nazywało tej temki, pod boiler. Wpiszmy sobie iron.
Na pewno będziemy mieli fragmenty boilera, mogli sobie zrobić, bo tu nie ma problemu pod nie. Więc to sobie weźmiemy pod fragmenty boilera. Jednakże gdzieś miałem jeszcze poprzednie części. Pewnie je ominąłem czy coś. Więc ja je wyszukam i wrócę. Dobra, mamy itemki, więc montujemy standardowo zresztą boiler maksymalny, jaki tylko się da. Czyli takiej wielkości jest maksymalny boiler. Wszystko podpinamy. To będzie znowu low pressure. Dlaczego taki? Bo gdyż większego nie dam rady jeszcze zasilić. Później zrobię jeszcze produkcję tutaj paliwa. Czyli po prostu zwiększymy tamtą ilość produkcji z naszych fermenterów, żeby tego było o wiele, wiele więcej. Zresztą, czekajcie, jak wygląda w ogóle mój poziom paliwa aktualnie, na ten moment, te diesle, nawet nie wiem, czy ich nie wyłączę może w takim razie, wtedy miałbym dosyć sporo paliwa tutaj dostępnego dla mnie. Ile mamy teraz go dostępnego tutaj? Całkowite zero. Ej, tu się nic chyba nawet nie wytwarza. Czy mi się dobrze wydaje? Dobrze mi się wydaje. Nic się nie tworzy, tam coś się psuło z tamtym systemem w takim razie, ale ja teraz nie będę się tym zajmował, gdyż to by mi zajęło dosyć sporo czasu przebudowania tego systemu, a tego chyba jeszcze nie chcemy. Tak, tego nie chcemy, więc teraz tak, muszę zejść na dół, poziom niżej. Kurczę, tutaj zejście przydałoby się zrobić na stałe, bo naprawdę przerzucanie się tym kawałeczkiem, czyli tutaj chodzenie pod spodem, nie należy do zbyt przyjemnych. Ok, teraz tak, musimy zrobić tutaj dostarczenie surowca. Gdzie co, zasuniemy to lepiej, bo nie wiem, co tam jest. Tak, potrzebujemy kable po pierwsze, których nie mamy. Tak, których nie mamy. To będziemy mieli do surowców, w razie czego. Kabelki. Tutaj, będzie za mało chyba, tak mi się coś wydaje. Tutaj zaraz zobaczymy. Tu. A nie, teoretycznie sięgnąłbym. To będzie w którym miejscu, by żeby to było podpięte. Teraz potrzebujemy kołki. Coal. Dobra, i tutaj to przerzućmy. I przesuwaj stakami. Nie, żeby się tam za bardzo nie bawił z tym. Dobra, to nam się będzie teraz rozpalało. I tak o, chcę jeszcze przebudować inny system. Który? Pewnie się domyślacie, ten, który nam produkuje te właśnie kołki, gdyż kurde, to całkowicie jest bez sensu, że my produkujemy tyle z drewna, a drewno to, no, nie ukrywajmy, zbyt dużo nam nie daje już. Czyli jednak tam ta fabryka drewna jest fajna, prawda? Produkujemy tutaj dużo naszego węgla drzewnego, tak, może nie aż tak dużo, jakbym chciał, ale na dłuższą metę to jest nam całkowicie niepotrzebne. Dlatego też tutaj trzeba przebudować, żeby tutaj nie przychodziło nam drewno, tylko przychodził nam węgiel już teraz, dla odmiany. Jeśli to i tak nie chodzi. Aha, bo mamy maksymalny kryosot. Kryosot nie ubywa nam. Ale trzeba go wypompować do próżni w takim razie. Tutaj z dołu to nam się w ogóle coś produkuje w takim razie? Tutaj nie. Cała produkcja się zatrzymała, gdyż nie ma z czego się robić. I to już nie jest przyjemne, wam powiem. Bo jakby nasza produkcja stoi w tym miejscu, to oznacza, że nie dostajemy nowych kryosotów. Znaczy nowych kołków, tak, nowych kołków nie dostajemy. A to na dłuższą metę może nam się bardzo odbić na naszej produkcji. Dobra, to już działa poprawnie. Czyli te wszystkie są już uruchomione do produkcji. Będziemy musieli odpompować troszeczkę do próżni naszego kryosota. Nie ma problemu. Wojda, mamy jakieś w systemie? Mamy Wojda. Więc to jest zwykły Wojd do transportu. A my chcemy Wojda jako pipe. Coś z kaktusem mamy, też nie mamy. Jakiego tu Wojda jeszcze możemy zastosować? Więc co, ja może tutaj coś pokombinuję i do was za sekundeczkę wrócę. Dobra, zapomniałem, że mamy przecież nasze pszczółki. Z pszczółek tworzymy uszczelki i stworzymy już taki mały układ, żeby odpompować stąd jak najwięcej kryosota. Żeby to nam się teraz mogło przepalić wszystko, chociaż... Kurczę, tylko tutaj drzewa jest. Dobra, to nam się zostawi, to fabrykę tak jak jest, tutaj ona ustawiona. Zmienię teraz tylko... ten mechanizm chyba. Czyli na razie rozwalę w ogóle to, żeby tutaj jednak nic nie leciało nam. Bo tu jest przepalane drewno. Nie mogę go tak zmienić wprost, żeby tutaj się przepalało coś innego, gdyż nie mam takiej na razie możliwości. A to by nam troszeczkę było potrzebne,
żeby tutaj wszędzie już tworzyć tylko i wyłącznie coal koki. Coal. Kurczę, zawsze zapominało się, jak to się prawidłowo powinno wymawiać. Coal kok. Dobrze powiedziałem nawet. Nawet się udało tym razem. Tak, więc teraz to odpompujemy i tam zajmiemy się tą parą. Teraz para już powinna tutaj nam się wygenerować, jednakże trzeba ją jakoś ją przesłać. Nie wiem, jak wygląda transport cieczy z tesseractów. Wiem, że na pewno to jest bezstratny transport i to właśnie będziemy wykorzystywać w tym naszym systemie. Tak, oczywiście odepnijmy się od tylko i wyłącznie tej jednej modyfikacji, żeby widzieć wszystkie już możliwe, bo no to chcemy przecież, to chcemy właśnie uzyskać. Potrzebujemy likwidy. Likwidy to są likwidy. I tak, wiedziałem, że właśnie brakuje mi tych. Je też trzeba oczywiście wykonać. Maksymalnie te 25 sztuk. No nie, źle wam powiem. Wszystko wrzucimy oczywiście do napełnienia, żeby to było, bo to już w systemie zawsze się przydaje, wam powiem. Więc to wrzucimy teraz do napełnienia. Kuchnijmy sobie tylko, jak tam idzie nasza produkcja u mater, wykorzystująca tylko i wyłącznie wiatraki. Tak, na razie są tylko wiatraki, więc produkcja może nie jest jakoś super zaskakująca pewnie, ale zawsze już jakaś tam jest. Aha, tutaj nie zobaczę w ten sposób. U góry nic jeszcze nie zeszło. U mater. Zero. Zero, zero. 23% mamy. Ja, wszyscy są happy. Produkcja jest po prostu przecudowna. Taka szybka, że idzie się pochlastać się tym naprawdę. Dobra. Czy mamy tutaj bridge w ogóle? Czyli konsumery i transportery. Aha, tutaj nie. Na pewno tutaj nie mamy. Konsumer. Sumer. Jest, są, dobra. Czyli tak, do konsumowania pary potrzebuje Steam, no Steam, tak, czyli to potrzebujemy. Potrzebujemy Commercial Steam Engine. Ok, jesteśmy w craftingu, więc możemy to wyprodukować. Co to potrzebuje? Ironki. Ironków nie mamy, ok, ale ironki są pod zamówienie, z tym co mi się kojarzy. Ironowe giry są. Dyszkę zamówmy. Ok, nawet chyba powinna się wykonać od razu. No. Raz, dwa. Ok, jeden taki już jest, więc konsumer będzie już wykonany. To po środku. Konsumer jest. Teraz potrzebujemy wyprodukować sobie właśnie, co to zamienimy? Chyba w najlepszą energię tylko jest, czyli EV, czy to, HV. Pewnie nie mamy tego urządzenia, a nie, nawet mamy. Dobra, więc to mamy. I teraz potrzebujemy jeszcze wykonać sobie bridge'a, czyli przejściówka między tymi dwoma systemami. Bridge. Czy się bliżej nazywało, czy jakoś inaczej? Właśnie kurczę, nie pamiętam nazwy za bardzo. Ale coś pośredniego między tym właśnie było potrzebne. Gate? Może gate'em to jest nazywane? Nie, to nie jest gate. Bridge. Ok, modyfikacja to jest Power Converter. My teraz zobaczymy teraz, jak to się nazywało. Energy Bridge. Kurczę, tam D jeszcze jest faktycznie. Aj, mój piękny angielski. Dobra. Jedna taka sztuka nam wystarczy. Więc dobra, teraz to wszystko możemy już podpiąć. Tesserakty już powinny być chyba dostępne dla nas, więc polecimy. Jak widzicie, dzisiaj wykonaliśmy nawet sporo rzeczy, wam powiem. Co najważniejsze, chodzi Matter Fabricator. A jak Matter Fabricator chodzi, to już jest po prostu genialna sprawa, bo teraz już systematycznie to u Matter będzie nam się tworzyło. Pamiętajmy, że ten serwer jest włączony 24h na dobę, więc to, co tutaj się produkuje, jest produkowane non-stop, bez przerwy. Oczywiście serwer jest prywatny, tak? Wasze pytania odnośnie dodania do serwera, niestety, ale nie dodaję do serwera, bo on padnie za szybko. A jak wiecie, jak tutaj zrobić wam, wyprodukować, tak? Wyprodukować, jak to brzmi, kurczę. Stworzyć wam jak najwięcej serii, a jak najwięcej odcinków, żeby po prostu tutaj moglibyście tutaj sobie pooglądać to i się z nami bawić, tak? Bawić się z nami. Dobra, te likwidy są. Tam będzie trzeba zamontować jeszcze przesył energii. Tak o, co najważniejsze, tesserakty odnośnie cieczy są bezstratne. Tylko i wyłącznie stratna jest energia, przynajmniej z tego co mi wiadomo. Jest stratna tylko energia, więc dlatego też to będziemy wykorzystywali. Więc tutaj będzie tesserakt, odpompowanie będzie szło, właśnie, jak będzie szło odpompowanie, może w dół pójdzie odpompowanie, więc tutaj będzie konsumer naszej pary. W kolejnym kroku tutaj będzie nasz bridge. I tutaj będzie producer. Jak włożymy to jeszcze raz do naszego EQ, dostajemy odwrotność, czyli producera. Damy to jeszcze raz, mamy konsumera. Bardzo fajna sprawa, jeśli nie widzieliście, to proszę was bardzo.
Teraz tak o. Czy to nie jest za blisko tego urządzenia? Wie co? Może zrobimy wtedy takiego myka. Tak o. Tutaj będzie przychodziła para, będzie wychodziła i tutaj będzie leciała. Chyba, że podepnę to jeszcze inaczej. Żeby tutaj jednak troszeczkę więcej miejsca sobie zostawić sobie więcej miejsca, żeby tutaj dwie rurki mogły pójść do przodu. Wiecie, dwie, a nie jedna. To zawsze jest troszeczkę lepiej wtedy. Więc w takim razie, biorąc pod uwagę, że dajmy tutaj likwidy sobie, żebym mógł zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Oj, likwidów nie mam. To musi pójść na pewno na dwa. Więc albo dwa tutaj, albo dwa z dołu. Ja bym proponował na razie stworzyć dwa od dołu, żeby szły. Czyli tutaj to zabierzmy. Tutaj będzie jeden i drugi, tak. Czyli teraz teoretycznie w tym miejscu mógłbym postawić to urządzenie, ale ja zrobię jeszcze inaczej. Czyli to jednak zbiorę jeszcze i dam dwa w tym kierunku. Ojojku, chodź tutaj do mnie. Chodź do mnie. Aj, dobra, i tak muszę was wykonać więcej. Tutaj. Teraz w tym miejscu mogę zamontować Steam konsumera. Tutaj mogę teraz zamontować bridge. Tutaj. I na tej wysokości co ten zamontuję producera. I dobra, i ten po prostu tutaj mogę też klikać i podglądać, jak idzie produkcja, więc wszystko teraz powinno być idealnie tak jak chcę. Więc to zasłonimy. I kable pójdą wierzchem, żeby po prostu widział je, jak tutaj wszystko się produkuje. Więc tak pójdą kabelki i podpięcie naszego systemu, żeby tutaj produkowało dalej energię. Dobra, teraz tak o. Tutaj zamontujmy, że to będzie Steam. Czekajcie, jeszcze tylko potrzebuję numerek. Ten numer 210 i to nazwiemy sobie Steam Mater Fabricator. Tak to będziemy nazywali wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie pod Mater Fabricatora. Dodaj, zatwierdź i teraz to samo montujemy w tamtym miejscu. Zaraz zobaczymy, ile w ogóle tej pary tym stali produkować. Pamiętajmy, że w tego samego testerakta będziemy wpychali później więcej naszych boilerów, żeby tej pary było jak najwięcej. To jest na razie tylko nasza pierwsza wersja boilera, czyli pierwszy uruchomiony boiler, który jeszcze par, jak widzicie, nawet nie produkuje, bo się za mało już nagrzał. Teraz tak o. Wyjście zrobimy z tyłu. Czyli tak o. Po środku. Tutaj, o, my zamontujemy, czyli w tym miejscu, zamontujemy naszego testerakta, ustawionego oczywiście na Steam Mater Fabricator, bez sygnału, tylko i wyłącznie wysyłaj, zatwierdź i teraz podpinamy liquidy, których nie mamy w systemie, mamy jakieś liquidy, też nie mamy. Żeby liquidy wykonać, potrzebujemy hardened glass, którego ja też nie posiadam, dlatego też cięcie. Dobra, mamy już liquidy, więc podpinamy wszędzie tutaj wokoło, żeby doprowadzić je do naszego tesseracta. Jednakże ustawimy je w ten sposób, żeby jak najbardziej szły one wokoło, żeby teoretycznie było różne możliwości wyjścia z tego i dojścia do naszego liquida. To samo chyba zrobimy z dołu. Tu chyba też się da tutaj podmontować to. To się teraz złączyło razem. Ja nie chciałem, żeby to się łączyło, tak szczerze mówiąc. Więc to odepniemy na razie. Poczekamy, aż zaczniemy tutaj produkować parę i wtedy dopiero podepniemy ten kabelek jeszcze raz. Wtedy on się nie będzie z niczym łączył wokoło, bo tutaj już będzie szła ciecz. Damy tutaj wyjścia wszędzie. Nie wiem, czy potrzebuję tutaj jeszcze sygnału redstone'owego. Ale zaraz najwyżej go tutaj trzepniemy, czyli tutaj będzie sygnał redstone'owy. I tutaj również możemy dać sygnał redstone'owy. O, na pewno się. Ale chyba z tego tutaj widzicie, z boku jest nam niepotrzebny. Tak, się postawię na coś bez sensu. Dobra, w ten sposób to będzie ustawione. W takim razie. A pary ciągle nie ma. Więc w tym czasie może zrobimy jeszcze jedną rzecz. Też mi to mówicie cały czas. A ja to już mam wykonane, tak szczerze mówiąc powiem wam. Tak, potrzebujemy wybrać sobie nowy tesserakty. I przejdziemy sobie do mojej produkcji energii. Czyli to, co tam wybudowałem maksymalnie na samej górze, co widzieliście zresztą. To wybudajmy tylko więcej. Chodzi o nasze wiatraki, co tam są. Tam już podłączyłem kilka naszych tesseractów, jednakże możemy tam dołożyć ich jeszcze więcej w każdej chwili. To jest niewidoczne dla was na dynamapce, jak tu widzicie. To jest to bardzo oddalone od naszej osady, bo to jest na wysokości, jak sami widzicie teraz z boku, 236 kratek. I to jest dosyć wysoko. Tak, nasze
tesserakty dodatkowe pomontujemy w tych miejscach. Tu mamy i tutaj też, gdzie się montowałem jeszcze tesserakty? Nie pamiętam już gdzie. Tutaj z dołu są tesserakty, o. Czyli nie, mało ich było nawet, że powiem wam. Malutko, myślałem, że tutaj więcej ich zamontowałem ostatnio. Ale dobra, teraz tuż naprawimy ten mój błąd. Tesseraktora będzie o wiele więcej. Dajemy tutaj, tylko i wyłącznie wysyłaj, bez sygnału i to ustawiamy wszędzie. Czyli już aktualnie tutaj będziemy mieli tych tesseraktów postawionych 5, 6, 7. 7 tesseraktów. Teoretycznie jak ktoś by tam przeliczał, za co bardzo dziękuję, to jest ilość, którą będziemy potrzebowali, nawet mniejsza ilość, bo nawet 6 mi wystarczy, bo to nie jest maksymalna produkcja. Maksymalna produkcja była na 255 kratce, a my jesteśmy troszeczkę niżej. Więc tutaj będzie wszystko już w porządku. Dobra, zlatujemy w takim razie z powrotem do naszego boilera, który mam nadzieję, że już się zaczął tutaj kręcić. Nie, ciągle się nie kręci. Co się dzieje z tobą? Mości, panie! Myślałem, że od setki tutaj zaczyna się już produkcja, ale to widać, że jeszcze nie. Czy jeszcze sport będzie nam potrzebnego? Chyba, że czekajcie, chyba, że tutaj trzeba go jeszcze jakoś podpiąć, uruchomić, zachęcić do pracy. Ech. Tutaj produkcja leci chyba pełno paru, tak, na 8, więc fajnie. 8 razy 8, 60? Nieważne, dobra, nieważne. Nie będę może lepiej mówił. Dobra. Więc poczekam, aż boiler się uruchomi, żeby wam pokazać tego, że tam para przelatuje faktycznie i będziemy już kończyli za chwilę. Dobra, wiecie, co tutaj czekam, a czas leci. Ja chcę wam to jeszcze dzisiaj wysłać. Dlatego też postanowiłem, że w tym miejscu skończymy już ten odcinek. Ten boiler będzie za jakiś czas już tutaj chodził, już się rozkręci. Fuck, ja już wiem, czemu on nie chodzi. Nie ma wody. Co za fail, tyle wam powiem. Okej, okay, niestety muszę go ostudzić i dopiero później mu wlać wodę i będzie wszystko działało poprawnie. Dobra, więc ja to już zrobię poza odcinkiem, oczywiście muszę poczekać, on z tej, żeby mi nie wybuchł i dodam wszystko, co tutaj było potrzebne. Ja cię zapomniałem całkowicie o tym. Serio, wieście mi, jest po prostu wczesna godzina i zapomniałem, czyli już nie wczesna, bo tutaj to jest sporo nagrywałem teraz. No ale to nie zmienia faktu, że zrobiłem fail, to takiego sporego dosyć. Dobra, to dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie do ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To papa wszystkim!